Matko. No, postaw to. Dzięki. Lumpie. Ja bym się obraziła za lumpa, słuchaj. Ja bym się obraziła za lumpa. Naprawdę. W ogóle... A, dobra, nieważne. Ty, a to... Nie, dobra, to wyglądało trochę jak diaksy. Myślałam, że ominęłam. Ale byłby przypiał. Dobra. A ja nie jestem już koniec, dobre? Dobre, panie? Tylko to się plumi z tym pierdolem. Ojej. Jak Peter będzie streamował, to mu napiszcie kiedyś tykutasie planisty. Biedny będzie zachodzić w głowę, o chuj chodzi. No. Taki tam żarcik, smonałcik, nie? Z wieczora czasem trzeba sobie pożartować. Szczególnie, jeżeli jutro rano trzeba iść do 40 czy 50 małych dzieci w wieku 3 do 5 lat. I siedzieć z nimi parę godzin, prawda? I co dzień dobry panu. Zaraz zrobimy wiaderko. Chodź, chodź, chodź. Ba. Ale co są większe wielki? Co to jest większe wielki? Taman, jeżeli chcesz już dawać rady, które są bardzo przydatne, na pewno, w twoim języku, ale są niezrozumiałe w naszym języku, także jeżeli możesz, proszę, przetłumacz na nasz język polski. Dziękuję. Nie, nie śmieszne. Nie, na pewno nie obejrzy. On nigdy nie ogląda. On nawet nie ogląda tego, co ja z nim nagram. Dlaczego? Bo on to nagrywał. I on już wie, co tam jest. To po co ma oglądać coś, co wie, co tam jest? Ja na przykład swoje odcinki oglądam podczas montowania. Czasami. No bo czasami trzeba coś wyciąć, nie? Zazwyczaj jest tak, że cały raw materiał jest po prostu... A, miałam zrobić ten... Jest po prostu tak genialny. I'll stop you! No, jest tak genialny, że nie trzeba go w ogóle zmieniać, czy coś, nie? Ale często, gęsto jest tak, że czasami... No i trzeba to wyciąć i trzeba teraz to znaleźć, nie? No, i trzeba obejrzeć cały materiał, bo oczywiście nie pamiętasz, kiedy się chrząknęło. Większe wioski. To muszę sobie ściągnąć z tego update'a. W Hynod. A co, jest już Optifine do tego? Czy jeszcze nie ma? Bo jeżeli jeszcze nie ma, to nie ma sensu ściągać. A jeżeli już jest, to bardzo chętnie. W ogóle dzisiaj Maciek wraca, wiecie? Znaczy nie to, że coś, ale dzisiaj Maciek wraca. Więc pewnie będzie chciał coś streamować też, także może wyjść tak, że będą codzienne live'y. Ale raz na przykład u mnie i raz na przykład u niego. Chociaż obstawiam, że bardziej będą u niego codziennie, a ja będę sobie tak siedzieć tylko i się... No. Jeżeli by... O, właśnie, zróbmy mu spam, żeby piłę zrobił na live'ie. Aby było fajnie, abym się brchtała z niego. Albo Outlasta. Ale bym sobie teraz zagrała w Outlasta. Tak na live'ie, tak na chillku. To by było, kurwa, beautiful. Sorry. Nie, a naprawdę, taki live z Outlasta w wykonaniu Maćka, to by było coś genialnego. Słuchajcie, on nigdy nie nagrał żadnego horroru. To znaczy, że albo się ich strasznie boi, albo żadnego nie ma, ale ja mogę pożyczyć, ale nie, bo on powie, że nie, bo on to by chciał w wersji pudełkowej i w ogóle, i to w ładnym wydaniu jeszcze, dostanę jakąś wodę, nie dostanę żadnej wody, świetnie. I w ogóle, nie. No ale wybrzydza, no mówię mu, no to ci pożyczę, nie? Weźmiesz sobie pogrzeb na moim koncie i będzie wszystko na legalu. Nie. No i nie.
W sumie miał GTA jakieś robić coś. I też nie, bo nie ma. A, tego sobie nie wykopę. Dobra, a złoto sobie wykopę? Nie, Maćka nie ma. Maciek dzisiaj wraca z wycieczki dopiero. Na chillku, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Crafting. Where's my fucking crafting? Nie mam craftingu? Zostawiłam? Serio? Dobra, trudno. I really don't care. I really don't care. Potrzebuję zrobić porządek tutaj, ale. Co tutaj przed chwilą się właśnie stało? Czy ja zablokowałam jakieś wejście wody? Nie mam Outlasta ściągniętego na komputer, słuchaj. Także i tak sobie nie pogram. Zresztą. A, dobra, nieważne. Zresztą ja i Outlast to jest bardzo złe połączenie. Chociaż w sumie jak nagrywałam, to się nie bałam. Tylko czuję, że jakbym tutaj się zaczęła zastanawiać nad tym, co piszecie i jak mam odpowiedzieć i w ogóle, to by było takie. No, tutaj odpowiadam, tu się patrzę, tu mi za rogu wyskakuje Freddy Krueger, nie? I takie, o, siema, urwę ci nogę. I to by było takie, ła, Boże, nie. No, i tak to by się skończyło. Dlatego wolałam to chyba nagrywać na YouTubie na spokojnie. I było całkiem spoko. Nawet się nie bałam tak bardzo. Znaczy, na początku się bałam, a potem to już takie, spoko, przecież miałam save'a, nie? Miałam save'a, to co mi się może stać? Nic mi się nie może stać. Jak zginę, to przecież i tak przed chwilą miałam save'a, nie? Właśnie z takim samym podejściem do, podeszłam do, z takim samym podejściem podeszłam. Podeszłam do czego? Obcy izolacja. Tak samo się strasznie srałam tego obcego, ale to się bardzo srałam tego obcego. A potem. Ej, come on, przecież miałam save'a, to biegnę. No i na takim bieganiu w sumie przeszłam całą grę. Także nie było coś takiego aż strasznego w tym obcym. W sumie nagrałabym obcego, ale mi się nie chce. W sumie kiedyś bym nagrała, ale mi się nie chce teraz. Kiedyś indziej. Dobra, gdzieś by się tutaj dostać. Nie, teraz nie było lagów. Jakby były lagi, to bym widziała. A, no tak. Pochodnie. Co? Chleb exe. Poczekaj, poczekaj. Chleb.exe error. Please don't ofcom. Chleb to 21 to 31 time, sorry, don't panic, this is not Titanic. Może być? Może być? Dobra. Złoto. Można coś robić fajnego ze złota? Nie. W ogóle pograłabym sobie tak w Minecrafta na modach, ale na takich naprawdę modach. Nie takich modach typu minimapka i ten Twix Inventory, Twik Inventory? Coś ten deseń. Tylko ja wiem, jakieś takie dungeony fajne. Jakieś takie fajne rzutoperarki, takie niby nic. Takie lekkie dodatki, ale całkowicie zmieniające grę. Tylko te wszystkie jogboxy i w ogóle to wszystko to jest takie denne, takie oklepane. Przydałaby mi się taka paczka modów, taka. No taka super, no. Tylko kto teraz taką fajną paczkę z modów zrobi, no? No nikt nie zrobi, no. Jak ktoś umie zrobić, to nie ma czasu oczywiście, bo po co mam mieć czas, jak może go nie mieć, prawda? Aha, dzięki, że ruchable. W sumie dzisiaj by dwa zdawałam z angielskiego, tak więc jest całkiem ruchable. Powiem wam, że to B2 było tak strasznie proste, że normalnie jak wyszłam stamtąd, to zaczęłam się brechtać. Ojeja. O! Ciemno. No to. Aha. A teraz? Nie, nadal są blisko. A jak bardziej oświetlę, to sobie pójdą? Może wystraszą się? Nie wystraszą się. Madzia ma gotową paczkę modów. A fajna ta paczka? Czy. No, czy wiem, że z koksu można robić, ale. Come on. Żadnego zastosowania.
Ja ci dam, zginiesz za 5 minut. O nie. Czekaj, ja cię znajdę, chlebie. Jesteś w każdej piekarni. Ja cię znajdę. No. No poszły wun. No to nie. Nie chcą te mowy ode mnie odejść. A może one chcą zgwałcić leciaka, takiego leciaka, kociaka, nie? Dobra, nieważne. Smuteczek. Która jest godzina? Aha. 25 i 25 to jest 50, plus 25 to jest godzina 15. Czyli jeszcze 10 minut. No, jeszcze 10 minut live'a. Tak jakby ktoś pytał, nie? Nie wiem, może nie pytacie, no ale... No dobra, 12 minut, bo tam jedną przerwę będę musiała zrobić. Także nie uciekajcie na Z2, bo nie zdążycie wrócić. Nie, tego już nie mam zamiaru czytać, sorry. Dzień dobry. Wanna go for a disco? O, drugi, o. Już nie wiem, czy stąd wychodzić. Coś czuję, że właśnie w tym momencie bardzo zrypałam, bo jak mi strzeli jakiś dupek. Dobra, już nie spadnę w przepaść. Gdzieś by teraz uciec, tylko nie wiem gdzie. Nie, na pewno nie, ja jutro idę do pracy, come on. A jak zrobię 20 minut, to mi się nie będą godziny zgadzały i będzie smutno. Nie będę wiedziała, jak pociąć odcinek. A o której zaczęliśmy? Godzinę temu. No to dobrze. To mówiłam 10 minut, czyli do 45. Dobra. Co tam jest? No coś tak się świeci. Ja tam byłam? Nie. Nie, na pewno tam byłam. Tam. Zgubiłam się. Enderman. Creeper. U ciebie laki. No nie no, a teraz się mogę przespać? Mogę się przespać. Hihihi, sama ze sobą. Nie zginę. Nie zginęłam. Dobra, trzeba wkopać się w jakąś jamę w jakiejś górze i tam mieszkać, bo przecież na hardkorze nie ma co robić fajnych domków, bo i tak się zginie, tak się wszystko straci. Ja mam takiego pecha, że albo nas zginę po pół godziny, albo zginę, jak będę miała fajny domek, no. Ja mam gdzieś taką robotę. W ogóle co ja się w ogóle porywam na tego hardkora, jak ja grać nie umiem? Come on, pierwszy lepszy creeper wybuchnie. No dobra. Drugi pierwszy lepszy creeper wybuchnie. Ja leżę plackiem. Koniec gry. A ja się cieszę, że sobie zrobiłam 4 odcinki. Ale szaleństwo. Normalnie jestem tak szalona. Ha, ha, ha. No. Cześć. No, prześpij się sama, obudzisz z Endermanem. Któż chyba bym wolała przespać się z Endermanem i obudzić sama. Jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć w tym momencie, ale... Come on, przecież z dziećmi nie rozmawiam chyba. Nie no, gdzie ja tam dzieci? Gdzie? Mój kanał jest 18+, i u mnie dzieci nie ma. Tylko cicho, nie mówcie! Nie mówcie! Nie mówcie, że macie poniżej 15 lat. No. Także na chillku możemy spogadać na każdy temat. O, tutaj był w ogóle jakiś pożar czy coś. Dobra. Dobra, gdzieś tutaj wkopiemy się w dziurkę, to będzie fajne wejście. Parkuszystka, no zajebista parkuszystka. Takie zrobimy wejście pod skosem. Takie normalnie hello sexy sexy w ogóle. Pyk, pyk, dwoje drzwi, zaraz się machnie. Cześć, Wika, pamiętam cię. Tak troszkę. Ogólnie strasznie, strasznie was poza... Dobra, nie spadnie ta lawa. Strasznie was pozapominałam, bo miesiąc nie streamowałam i... No. Ale chlebie cicho! Nie mów o tym! Nie mów o tym, że mają poniżej 15 lat. Bo mi spanują wszystko, będzie kiepsko. Nie było laga, nie kłam. Nie kłam, że. Dobra, zrobię takie małe pomieszczenie, będzie spoko, myślę. Tak
takie 4 na 4 w porywach do 5 na 5 plus 2 do góry i damy radę. Lot to architekt zawsze jest lotną architektem. Czyli jak bardzo źle by to wyglądało, to jest zajebiste, bo to zrobiła Lotta. Co cię ominęło? Ominęło cię dużo śmieszkowania na samym początku. Ominęło cię prawie śmierć z powodu creepera, kilka jaskini, kilka szkieletów, jedno zombie, trochę żelaza, trochę węgla. No. Nie, nie będę robić żadnej cenzury, come on. Ojej, drzewko mi się pali. Aha, nie mogę go tak spalić. A, to niech się samo zjara. Ej, ta lewa jest spoko, pod warunkiem, żeby było jej więcej niż tylko jedna. Umiem czytać, nauczyłam się. Specjalnie sobie powtarzałam twój nick przed live'em, żeby nie wyjść na blondynę. Ej, nie, to tutaj postawię. I to będzie takie fajne pomieszczenie. Znaczy... Dobra. Bierzmy duży nacisk na powiedzenie przeze mnie fajne. Bo to, że ja powiem, że coś będzie fajne, to znaczy, że to będzie okropne, bo come on, ja jestem bardzo. A może on chciał napisać I apostrof M, a wyszło I apostrof M? No, deksów nie ma, ale deksy nie są ważne w tym momencie, bo co z tego, że będę miała deksy, jak i tak zginę przez creepera w pełnej zbroi deksowej. No. Gdzie postawimy... Ups. No dobra, trochę mi planning nie wyszedł. Dobra, to zrobimy tak. Będzie pięknie, zobaczcie. Patrzcie, normalnie teraz już ten pokój nabiera kształtów. Nie no, żartuję. Gdzie mamy jakiś... Mamy crafting? Hello, crafting? A nie mieliśmy craftingu. Teraz tak. Jeżeli to powinnam wywalić, tutaj postawię crafting. Zrobię kilka tych pięknych skrzyneczek. Potrzebowałabym tylko 4 skrzyneczki w sumie. Aha. Nie zginę. I nie umiem czytać chińskich liter, sorry. Także I'm so sorry, no. Wybaczam. I teraz tak, jeszcze tylko tego węgla się pozbędę, bo mi będzie przeszkadzać. Ile węgla? Nie ma lagów, kuźwa mać, no normalnie zaraz wam bany posprzedaję, jak chcecie. Ja wiem, kiedy jest lag, kiedy nie ma lagu. Jak jest lag, to ja krzyczę, że jest lag. A jak nie ma lagów, to nie krzyczę lagów. W ogóle muszę sobie obejrzeć wszystkie części Harry'ego Pottera. Bym przeczytała, ale na czytanie nie mam niestety czasu. A sobie obejrzę wszystkie części Harry'ego Pottera. Ostatnio jedynkę oglądałam, ale nie od początku. Muszę obejrzeć. No. I wiecie, pan profesor Sprout będzie gotował dzieci w kociołku. Na lekcji alchemii. Cia. Gimby nie znają. Dobra. Nie włączę Violetty. Nie włączę Violetty, bo nie mam Violetty. W ogóle zaraz będzie film o Violetcie. A, jej! Muszę jechać. Nie no, żartuję, nie pojadę. O, i jeszcze potrzebuję... Aha, bo nie mam... A, mam drewno, patrzcie. I teraz będą takie super ekstra drzwi. Takie drzwi a la drzwi. Czyli bawmy się drzwiami. Jeżeli ktoś oglądał serię z Peterem, to wie, że drzwi i ja to złe połączenie. Ile pan kosztuje? 2,50 plus podatek VAT. Bo odprowadzam VAT. Bo jestem przedsiębiorcą. Tak. Okej. Okay. Pyk. I nie działa. Czekaj tam. Bo to nie w tą stronę. Jezus Maria. Ja słyszałam coś. No i chlebie zaraz dostaniesz banika. Jak tak bardzo chcesz, słuchaj. Będziesz pierwszym dzisiaj.
No kamano, gdzie ty mi te drzwi stawiasz? Czy ty drzwi nie umiesz postawić? Wiesz, jak się drzwi stawia, człowieku? Pyk i pyk i są drzwi. Czaisz? No i nie było tak od razu. No i są piękne drzwi. Jeszcze tutaj postawić płytkę naciskałam, żeby mi każdy mógł mógł otworzyć. Ale słuchajcie, nieźle. Mamy pierwszą naszą kryjówkę. Myślę, że uda nam się troszeczkę dłużej tutaj zabawić ze względu na to, że są zwierzątka. Jest lawa, do której mogę zawsze wpaść. I co? No, trzeba się kończyć i trzeba ze sobą skończyć. I trzeba się pożegnać z wami, bo zachodzi słoneczko i będą moby. No. Także tak, dałam. Ja już parę banów tutaj już rozsałam. Także nie sugerujcie się, że jestem taka fajna i w ogóle, bo jeżeli potrzeba, to bany daję bez skrupułów, naprawdę. Jestem w ogóle wredna pod tym względem. Bo jak u Maćka jestem czasami na live, ktoś komuś ciśnie, to ja mówię, Maciek, przecież ja już bym dawno dawała bana tej osobie. Nie, no spoko, niech sobie pociśnie, mam ostatnią szansę. Come on! Nie dajmy szansy hejterom. No. Kloza postawiłam, postawiłam jej drzwi. Można powiedzieć, że jestem już we własnym domu, na własnym kwadracie. I się nie dziwię, jak mój pierwszy własny kwadrat będzie właśnie tak wyglądał. Bo w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Tak, parodując Fartka Kiepskiego. Dobra, dzięki, że przyszliście. Fajnie nawet to wyglądało. W sensie te internety aż tak bardzo mi nie rozwalały tego wszystkiego. Widzimy się niedługo. Ja będę wam tam na fejsie puszczać informacje, czy będzie live, czy nie. No. Spociła się. Widzicie? Widzicie YouTube? Ona się spociła. Łapka w górę za jej spocenie. No, dobra. No to co? Widzimy się, trzymajcie się i nie puszczajcie się, bo widzę, jak się puścicie, to będzie bardzo źle. No, nie puszczajcie się. Jeżeli nie macie się trzymać, to się nie puszczajcie, bo jak się puścicie, no to spadniecie sobie nogę, złamiecie najprawdopodobniej, a wtedy nie będziecie mogli chodzić i nawet nie podejdziecie do komputera, żeby live'a obejrzeć, no. Także nie puszczać się, trzymać się mocno rury i chodzić do szkoły i oceny poprawić, bo jest koniec roku. A wąż Andrzej jest bardzo, bardzo rozgniewany z powodu waszych ocen. No. No to trzymajcie się i cześć. Cześć.